Россия, он был чужой, в Грузии была я чужая. Mój mąż był obcym w Rosji, a ja byłam obca w Gruzji. W pewnym momencie mieliśmy tego dość i zdecydowaliśmy się wyjechać do Polski. Zabili mnie męża, wyrzucili go z siódmego piętra. Zabili mojego męża, wyrzucili go z siódmego piętra. Na oczach moich dzieci musieliśmy wyjechać. W swoim kraju ja pracowałam medycyńską siostrą. W moim kraju pracowałam jako pielęgniarka, potem pracowałam w aptece, bo mam dwa dyplomy, z farmacji i pielęgniarstwa. Ale potem jak zniknął mój mąż, mieliśmy mnóstwo problemów. W pewnym momencie stanęliśmy przed koniecznością wyjazdu. Przyszliśmy nam wyjechać z kraju. Są to ludzie, którzy, osoby, które tak samo chcą żyć, tak samo chcą pracować jak inni, integrować chcą się ze środowiskiem lokalnym. Są bardzo pozytywne, kreatywne, otwarte na naukę, otwarte na wszelkie działania, które zmierzają do poprawy ich sytuacji finansowej. Na północy, gdzie ja mieszkałam, spalili nam dom. W Tbilisi też nam dom spalili. Musieliśmy z tego miejsca wyjechać. Mieszkaliśmy potem w Moskwie, w Rostowie, teraz przeprowadziliśmy się ponownie do Białej Podlaskiej. Kiedy tu przyjechaliśmy, mieliśmy tylko jedną walizkę i dwójkę dzieci. Teraz już mamy cztery walizki i trójkę dzieci. Nie skłamię, jak powiem, że my z mężem zaczynaliśmy życie od nowa 5 albo nawet 6 razy. Jak to się mówi, ciągle musieliśmy zaczynać od zera. Jak wtedy, gdy zakłada się dom i trzeba kupować widelce, talerze, pościel, żelazko, wszystko. W Polsce, w Białej Podlaskiej, zaczynaliśmy od nowa już po raz 5. Na początku bardzo się bałyśmy, gdzie jedziemy, jak to będzie, jak się nauczymy języka, jak nas w ogóle Polacy przyjmą. Ale okazało się, że niepotrzebnie się bałyśmy. Nie było takich trudności. W Polsce najpierw trafiłyśmy do ośrodka dla uchodźców. Spędziłyśmy tam 6 miesięcy. Pewnie, że było nam ciężko, ale po jakimś czasie się przyzwyczaiłyśmy. Po tym czasie musiałyśmy się wyprowadzić. Znalazłyśmy prywatne mieszkanie i miałam dużo szczęścia, bo spotkałam taką wspaniałą babcię, która mi bardzo pomogła. Przede wszystkim zajmowała się moimi dziećmi. Do pierwszej klasy Elina poszła właśnie z babcią. Ona uczyła nas też języka polskiego. Na mojej drodze spotkałam tu sporo wspaniałych ludzi, którzy nam bardzo pomogli. Najtrudniejsza dla nas była i nadal jest bariera językowa. Na początku było nam bardzo trudno. Od początku wiedzieliśmy, że musimy opuścić ośrodek, w którym byliśmy miesiąc i zacząć żyć w obcym mieście. To była pierwsza trudność, niepewność, co nas spotka. Nie mogliśmy znaleźć mieszkania. Jesteśmy teraz w wynajmowanym, a przedtem byliśmy w innym, trzypokojowym. To mieszkanie jest chociaż umeblowane, w tamtym nie było nic, po prostu było puste, a my też nie mieliśmy nic. Nie było ani telewizora, ani radia, było tylko jedno łóżko w dużym pokoju i drugie w pokoju dziecięcym.
Tam jedno dziecko spało w swoim łóżeczku. My we trójkę na tym większym łóżku spaliśmy. Ой, мы мечтаем, чтобы мы имели квартиру. Marzymy o swoim mieszkaniu, żeby wreszcie być na swoim. Mieć chociaż malutki, nawet nie dom, ale po prostu własny kąt. Żeby jutro nie przyszedł właściciel tego mieszkania i nie powiedział: przepraszam, sprzedaję je, proszę je zwolnić za tydzień. Od 2014 roku realizujemy projekt, który jest współfinansowany przez Fundację Batorego, który nazywa się Głosem Kobiet i jest skierowany do kobiet, głównie do kobiet migrantek i kobiet uchodźczyń. Tutaj wyszliśmy już poza ośrodki dla uchodźców z terenu Lubelszczyzny. Bardziej się zaczęliśmy interesować po prostu samymi kobietami. Jak wygląda sytuacja kobiet uchodźczyń? Często mężczyźni idą na wojny. I wtedy od wieków tak się dzieje i właściwie na całym świecie, że to kobiety muszą być tymi osobami, które dbają o rodzinę, o dom. To ona, na nie spada cały wielki obowiązek utrzymania dzieci, zapewnienia im bytu. I chcemy pokazać w ramach projektu głównie to, że kobiety na całym świecie są takie same, że nic je nie różni. To, że naszymi bohaterkami są panie, które pochodzą z Gruzji, czy z Czeczenii, czy z Dagestanu, z Inguszetii, czy też są to panie z jakiegoś państwa z Afryki. Tak naprawdę ich los jest bardzo podobny. Matki muszą dbać o swoje dzieci, muszą dbać o przetrwanie rodziny. Mężczyźni z bardzo różnych powodów, albo tego, że już ich nie ma, bo zginęli podczas wojen, tak jak jest to często w przypadku naszych bohaterek, albo z różnych innych powodów no, nie mogą wspomagać rodzin. I chcemy wzbudzić też taki pewien poziom empatii wśród innych kobiet, że zobaczcie, te kobiety są takie same jak my wszystkie. Mają takie same problemy. O tyle są w gorszej sytuacji, że my mamy domy. Mamy domy i jesteśmy na terenie swoich państw. Jak tu przyjechały, one wszystkie trzy miały ten sam problem. Zupełna izolacja poprzez brak znajomości języka polskiego, brak znajomości realiów naszego życia, brak podstawowej wiedzy nawet takiej na temat, gdzie co można załatwić, jaki urząd jest od czego, jak daną sprawę załatwić. Były zupełnie wyobcowane. Ja nie mówię, że nie требую, tam dajcie mi pracę, ja chcę pracować. Nie mówię i nie wymagam, dajcie mi pracę. Natomiast bardzo chcę pracować. Cały czas szukamy jakiegoś rozwiązania, żeby jakoś zarobić. Jakoś nakarmić rodzinę, ponieważ trójka dzieci to nie mało i chodzi nie tylko o wydatki na jedzenie, żeby dziecko nakarmić, trzeba jeszcze ubrać. Wychowanie, edukacja też kosztują. Dziewczyny chodzą do szkoły, więc ciągle są wydatki. Chcą też, jak inne dzieci, pojechać na wycieczkę czy kolonie. Wydatki są codziennie, jak w każdej rodzinie. No to co, myjemy ręce, dzisiaj wykonujemy je tak, robimy omlet z jajek z dżemem, jak nam się uda, i majonez nas podstawowy. Nauczę was dekorowania tego, co się z jajkami dzieje. Dobra, myjemy ręce i bierzemy się do roboty, okej? Nie uczy nas. Bardzo mi się podoba ten kurs gastronomiczny. Uczy nas świetna kobieta, jest bardzo uważna, bardzo energiczna. Cały czas jestem pod wrażeniem, teraz ma nas trzy pod opieką, ale dla każdej z nas znajdzie czas. Z każdą zdąży porozmawiać, wytłumaczyć, każdej pomoże. W każdej chwili jest gotowa podzielić się swoją wiedzą, pokazać, jak dobrze gotować.
to jest szkolenie, jak to się mówi, międzynarodowe. To są osoby, które są z Czeczenii, z Gruzji. Także ja bardzo się cieszę, że mogę poznać ich, znaczy obyczaje, ich gotowanie, ich. Ja się podzielę z nimi, co my gotujemy. No po prostu jest kurs gastronomiczny, który trwa tam 80 godzin. No staramy się po prostu poznać nasze polskie regionalne potrawy. Jak to się mówi, zaczynamy od naszej polskiej mąki, kończymy na naszym polskim drobiu czy mięsie. No dziewczyny są chętne po prostu. No, często nam ciężko rozumieć, bo ja do nich coś mówię, oni nie wiedzą, o co chodzi, no po trochę i śmiechu jest i wszystkiego. Nie, są bardzo chętne, także chwytają wszystko. W tym momencie chciałybyśmy z dziewczynami otworzyć jakiś mały biznes, pokazać Polakom, jaką mamy kuchnię gruzińską. Nie mówię o tym, żeby od razu otwierać wielką restaurację. Restauracja to jest za dużo powiedziane. Żeby otworzyć restaurację, potrzebowałybyśmy bardzo duże dofinansowanie, więc zaczęłybyśmy od czegoś małego, tak żeby chociaż troszeczkę zapoznać Polaków z gruzińską kulturą, z kuchnią gruzińską. Bardzo bym chciała pracować. Moje ukochane zawody to oczywiście pielęgniarstwo i farmacja. Marzy mi się, żeby zrobić nostryfikację dyplomów i móc pracować w zawodzie, ale zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwe. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Taki mniejszy ogień, dobrze? I ja biorę ten olejek nasz. Jest mi bardzo miło i fajnie, że przez Stowarzyszenie dla Ziemi mogłam spotkać się z Wami, dziewczyny, ponieważ miałam okazję Was już raz widzieć w ośrodku dla uchodźców, gdzie były dni otwarte 2 lata temu i zafascynowały mnie Wasze kulinaria i wtedy już jak gdyby padły propozycje, że może warto by się było spotkać gdzieś na forum związanym z kultywowaniem tradycji kulinarnych. No. Także ja cieszę się, że mogę Wam jeszcze jedno niesamowite miejsce pokazać, w jakim dzisiaj się znajdujemy. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Chówców Pracy, które ma ogromne znaczenie związane z edukacją tutaj na terenie Polski, a także w nawiązaniu do edukacji związanej z tradycjami. Ja miałam możliwość obserwowania pani z ich umiejętnościami na dniach otwartych ośrodka dla uchodźców. I to zrobiło na mnie wrażenie i od razu gdzieś tam mnie zakiełkowało, że przecież nasze panie z kół gospodyń wiejskich, z pracowni kulinariów regionalnych mogłyby chętnie skorzystać z umiejętności pań. Wówczas tak myślałam. I dzisiaj z perspektywy tego czasu i bliżej poznania pań wiem, że to może działać w obydwie strony. My się możemy od pań nauczyć czegoś ciekawego, ale panie również od nas, tych działań, które my robimy na terenie naszych placówek. Macie też swoją wiedzę przywiezioną od siebie, z państwa. Powiedzcie mi, czy widzicie jakąś szansę, czy jakaś iskierka przez te wszystkie kontakty, które w tej chwili zaczynacie mieć, bo to dopiero początek, da jakąś szansę? Taka szansa jest. Po prostu, żeby coś nowego rozpocząć, to zawsze musi być jakiś kapitał początkowy. Na drugą stronę. Patrzymy, ciasto jest dosyć gęste, bo to jest sama mąka, więc musimy na malutkim ogniu smażyć, żeby nie były w środku surowe. A jak sprawdzamy? Przełamiemy, zobaczmy. Panie kończą kurs cateringowy i jakże fajną działalność mogą dalej w perspektywie rozwinąć, kiedy jeszcze będą mogły być jakieś spotkania z nimi uzupełniające kwalifikacje z zakresu poszukiwania środków unijnych. To przecież już nasze dziewczyny. Tutaj mogły by te panie bardzo dużo skorzystać, jeżeli otworzyłyby taki tak zwany catering domowy. Niekoniecznie to musiałoby się wiązać, bo marzeniem jest właśnie takiej małej kawiarenki lokalu, gdzie mogłyby swoje regionalne przepisy udostępniać i przygotowywać potrawy w tychże kuchni, ale także na zasadzie cateringów domowych.
teraz już są na takim etapie, gdzie doskonale radzą sobie, przynajmniej Oksana i Lipa, z językiem polskim. Ania ma jeszcze w tym zakresie spory problem. Doskonale już tutaj radzą sobie z innymi instytucjami, z załatwianiem spraw w innych instytucjach. Wiedzą, gdzie mogą złożyć wniosek o zasiłek rodzinny czy o dodatek mieszkaniowy, gdzie pójść do zarejestrować się jako osoby bezrobotne, gdzie poszukiwać pracy, co jest bardzo istotne. Dzieci się świetnie zaklimatyzowały w szkole, chodzą do polskich szkół, do różnych szkół, które są na terenie miasta. Osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, są grzeczne, karne. Mają polskich znajomych, rówieśników. Starsza dziewczynka больше стремится к учёбе. Starsza dziewczynka wprost chłonie naukę. Bardziej chce zdobyć wykształcenie, lubi się uczyć. Jest bardzo poważna, bardzo dorosła jak na swój wiek. Bardzo się stara w szkole. W Gruzji była taka sama. Zawsze była bardzo odpowiedzialna. Także była, że ona stremiła się zawsze na uczenie, odpowiedzialnie относиться к учёбе. Таиночка у нас учится. Иннуся так różnie się uczy. A to jedynka, a to piątka. To zależy od tego, czy jej się chce, czy nie. Ale nie przegapi żadnego wydarzenia. Tu trzeba gazetkę zrobić, tam coś zorganizować, jakieś prezenty. Czyli bardziej taka aktywistka. Aktywistka taka. Od 2 lat Mari jest uczennicą naszego gimnazjum. Jest to osoba ambitna, chętnie pomaga innym. W tym roku została laureatką konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego. Bierze aktywny udział w zajęciach koła teatralnego. Lubi pomagać innym. Angażuje się w różne formy wolontariatu. Jest uczennicą klasy 6 C. Jest to uczennica niezmiernie, bym powiedziała, żywa, aktywna i włączająca się w życie klasy. W zespole klasowym funkcjonuje dosyć dobrze. Jest lubiana, akceptowana i włączana we wszelkie przedsięwzięcia, jakie są podejmowane w naszym zespole. Mariam z kolei jest uczennicą pod względem charakterologicznym od Inny troszkę inną. Jest bardziej spokojna i zrównoważona. Jej zasób słownictwa jest bardzo bogaty. Od Polaków otrzymałam pomoc. Dali mi też poczucie bezpieczeństwa. Nie spotkałam tu nikogo, kto by mnie zdradził. Czuję się bezpiecznie. Widzę tu lepszą przyszłość dla moich dzieci. Mam nadzieję, że to wszystko będzie w porządku. Chciałabym, żeby moje dzieci ukończyły szkołę, żeby byli spokojni. Nie bali się wszystkiego, żeby nie bali się ludzi. Kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy, baliśmy się nawet pukania w drzwi.
Dzieci miały duże problemy, żeby się tu zaaklimatyzować, ale teraz już się przyzwyczaiły. Nasze społeczeństwo jest naprawdę bardzo gościnne, tolerancyjne. Sam mam niejednokrotnie kontakt bezpośredni z uchodźcami, czy generalnie rzecz biorąc z cudzoziemcami, których z racji przygranicznego położenia naszego miasta jest stosunkowo dużo w naszym mieście. I nigdy nie generowało to żadnych trudności czy problemów wyjątkowych na tle innych miast kraju, o jakich czasem, choć przyznajmy, że rzadko się słyszy. Ta wielokulturowość naszego miasta, która wynika z przygranicznego charakteru miasta. Fakt, że w naszym mieście mamy obok kościołów katolickich też i piękną cerkiew, że mamy tradycje na naszych ziemiach, może nie stricte w Białej Podlaskiej, ale i muzułmańskie, bo jest na przykład piękny Mizar, stary cmentarz muzułmański, tatarski w Studziance, niedaleko miasta, powoduje, że ta wielokulturowość, to bogactwo z niej wynikające przebija w charakterze mieszkańców miasta. To jest wprawdzie niewielkie miasto, ale bardzo spokojne, rzekłabym bardzo tolerancyjne, jeżeli chodzi o cudzoziemców. Mamy doświadczenia tutaj na terenie miasta z cudzoziemcami już od 2009 roku, od czasu, kiedy powstał ośrodek dla cudzoziemców na Dogdowskiej. Społeczność lokalna jakby się oswoiła już z cudzoziemcami, którzy są wszędzie, w sklepie ich spotykamy, w autobusie, tak, w szkole. I te mieszkańcy Białej zobaczyli, że cudzoziemcy to nie jest coś abstrakcyjnego. To nie są jacyś źli ludzie kojarzeni tylko z zamachami bombowymi. To są normalni ludzie, którzy chcą tutaj żyć. Praca i mieszkanie. To są dwie takie wiodące powody, przyczyny, dla których te dziewczyny jeszcze tak do końca nie mogą żyć normalnie. Normalnie w sensie takim, że mają własne źródło utrzymania, utrzymują same i same się samodzielnie utrzymują. Mają mieszkanie, gdzie jest, daje to jakieś poczucie stabilności, pewności. Są fenomenalne kobiety, są takie same jak wszystkie nasze przyjaciółki inne. Dzieli nas, jakieś są różnice kulturowe, które nas dzielą, ale jest bardzo dużo tego, co nas łączy. Mamy nadzieję na to, że nasze panie będą mogły się aktywizować, będą mogły zostać na terenie tego miasta i realizować swoje marzenia i swoje pragnienia, to co chciałyby tutaj robić. My пока хотим свою маленькую ячейку общества создать, и чтобы она укрепилась и как-то. Разом с мужем мажемы о том, что дамы детям выкштауцене. Люди мają różne wartości w życiu. Niektórzy pragną bogactwa, niektórzy złota, mieszkania. Золото, да, квартиры, что это. Для нас najważniejsze jest, żeby dzieci były zdrowe. Получили образование и отшимали выкштауцене. Дуже в житті виділишми смерті. Не все легко. Не все пошло легко. Для мене на першому місці є мої діти. Хотіла б, щоб вони були щасливі. Marzenie mam, żeby wyuczyli z dziewczynki. Mam marzenie, żeby dziewczyny dostały wykształcenie. No i to moje dziewczynki. Moje dziewczyny to wszystko, co mam. Chciałabym, żeby zdobyły wykształcenie. To wszystko. Tak.
Jestem tutaj szczęśliwa. Tu czuję się wolna.